W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Usiądźcie. Bóg wszedł do ogrodu i zawołał: Adamie, gdzie jesteś? Bo ja jestem. Bo ja przyszedłem, żeby z tobą się spotkać. Tak jak przychodziłem zawsze. Adam mówi: ukryłem się, bo jestem nagi. A co zrobiłeś? Moi kochani, Bóg jest. Bóg jest przy nas. On ze swoją wielką miłością. I tak bardzo chce, abyśmy pamiętali, tak jak On pamięta o nas. Dzisiaj chcę, byśmy przez chwilę zatrzymali się przy tym słowie pamiętam. Zobaczcie, mamy przedziwną konstrukcję naszej pamięci. My o wiele dłużej i o wiele częściej pamiętamy krzywdy, które ktoś nam wyrządził. Pamiętamy wydarzenia przykre, złe, a gdzieś uciekają nam z pamięci te wydarzenia, które są dobre. To jest taka przedziwna konstrukcja człowieka. Natomiast Bóg tak mocno zachęca nas do tego, abyśmy pamiętali o tych wielkich dziełach, które On dla nas uczynił. Psalmista w 78 psalmie, 7 wierszu zapisze: dla przypomnienia wielkich dzieł Boga nie zapominajcie. W Księdze Powtórzonego Prawa mamy: strzeż się, byś nie zapomniał o Panu. Nie zapominajcie odkupienia. Nie zapominajcie krzyża. Nie zapominajcie zmartwychwstania, Eucharystii, Dnia Pięćdziesiątnicy. I zobaczcie, Bóg, żeby tą pamięć nam odświeżyć i byśmy tą pamięć ciągle mogli sobie odświeżać, dał nam Księgę Pisma Świętego. Niesamowita księga nazywana listem Boga skierowanym do człowieka, gdzie opisane są wszystkie wydarzenia po to, byśmy pamiętali. Opisane są dzieła Boże i słowa Boga żywego. To jest ludzki zapis, ale dokonany pod natchnieniem Ducha Świętego. Także to sam Bóg jest pierwszym autorem Pisma Świętego. I w tym naszym pamiętam trzeba sobie postawić takie prozaiczne pytanie: czy sięgasz po Pismo Święte? Czy pamiętasz, gdzie ten egzemplarz Pisma Świętego jest w twoim domu? Czy on jest pod ręką, na podorędziu? Czy w każdej chwili możesz do niego sięgnąć i otworzyć i karmić się Słowem Boga do ciebie skierowanym? Czy też
tak jak się to gdzieś czasami zdarza, że jest to Pismo Święte, ale gdzieś tam schowane głęboko w szafie, żeby się nie niszczyło. Zobaczcie, Bóg chce, żebyśmy pamiętali o Nim, to znaczy chce, żebyśmy sobie o Nim przypominali. Dlatego tak bardzo zachęca nas do tego, byśmy czytali Pismo Święte, nie tylko jak powieść, jak wydarzenia historyczne i tak dalej, ale żebyśmy te słowa Pisma Świętego rozważali, żebyśmy je przechowywali w swoim sercu. I znowu zobaczcie, ten dzisiejszy wieczór to takie już nasze przygotowanie do jutrzejszego święta Maryi Niepokalanej, jej niepokalanego serca. Zauważcie, ile razy wydarzenia związane z Matką Boga opisywane przez autora natchnionego kończyły się stwierdzeniem: zachowywała to w swoim sercu, rozważała to w swoim sercu. Tak jakby autor natchniony chciał nam pokazać, że serce to jest to miejsce w nas, w którym powinna być ulokowana pamięć. Że to jest to miejsce, w którym mamy rozważać to, co Bóg do nas mówi. Mamy tym się karmić. Mamy to ciągle na nowo odkrywać. Moi kochani, myślę, że każdy z was, każdy z nas ma takie doświadczenie, że ta pamięć o dziełach Boga, ta pamięć o tych dziełach naszych rodziców, naszego domu, ona też, będąc w nas rozważana, jest inaczej postrzegana w zależności od tego, im jesteśmy starsi, to tym inaczej na pewne rzeczy patrzymy. Uczestniczymy w pamięci Kościoła. Pamięć Kościoła jest zapisana w tradycji. I znowu zobaczcie, ta tradycja pisane przez małe te, czyli to, co gdzieś tam się pojawia i znika, ale też ta cudowna, wielka tradycja Kościoła, pisane przez duże te. Ta tradycja, o której trzeba nam pamiętać, dzieł zbawczych, tego wszystkiego, co wydarzyło się dla nas. Mam pamiętać. Hieronim Święty powie, że kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa, a kto nie zna Chrystusa, nie może o Nim pamiętać. Bo żeby o kimś pamiętać, muszę go poznać, muszę go doświadczyć, muszę go dotknąć. Przygotowany już krzyż, ten, który jutro poniesiemy w procesji na miejsce obok świątyni, ustawimy. I zobaczcie, to też będzie wyraz naszej pamięci i tych naszych misji i tych naszych spotkań. I zapraszam was i zachęcam dziś, jak zakończymy to nasze nabożeństwo, podejdźcie do tego krzyża. Oddaj cześć temu krzyżowi. To jest taka niesamowita możliwość. Dotknij tego krzyża. Zostaw przy tym krzyżu naszym misyjnym to wszystko, co twoją radością, co w twojej pamięci, to wszystko, co cudowne, dobre. I zostaw też przy nim to, co w twojej pamięci trudne, bolesne, czego może nie możesz się pozbyć. Pamiętam. Budujmy w sobie tą pamięć tego, co sprawia, że my
stajemy się więksi, lepsi, dojrzalsi. Mój kochani, mówiłem wczoraj, dzisiaj też na zakończenie, jeżeli macie te różańce z relikwiami, to też je poświęcę i zachęcam, i zachęcajcie do tego, żeby je nabyć. Ja wiem, że to głupio brzmi z tej strony, bo no kupcie, zaopatrzcie się w te różańce, ale powiem wam taką niesamowitą rzecz z dzisiejszego dnia. Do księdza proboszcza przyszła pani i mówi: księże, wzięłam ten różaniec z relikwiami brata Alberta i błogosławionej Bernardyny, bo mamy w domu taką trudną sytuację. Modliliśmy się o zdrowie, ja się modliłam. Ten mój czas na misjach poświęciłam w modlitwie o uzdrowienie. I dokonało się. I przyszła z takim na bieżąco, gorąco świadectwem. I mówi do księdza proboszcza: jeszcze 10 różańcy wzięłam i rozdam je każdemu w rodzinie. Bo zobaczcie, w tej malutkiej cząstce tych relikwii, to też jest nasza pamięć. Nasza pamięć o naszych przodkach z tej ziemi. Przecież oni tu chodzili. Przecież brat Albert tu sobie wędrował. I to może zostać jako taka namacalna niepamiątka. Ja nie chcę, żebyście mówili o tym, że różaniec jest pamiątką. Bo to jest znak. Znak pamięci tego, że dzieją się na naszych oczach, w naszych czasach, w naszej chwili, w tej chwili. Dzieją się rzeczy cudowne, piękne, wielkie. Bóg mówi: nie zapomnę o tobie. Jak może matka zapomnieć o swoim dziecku? Ja nie zapomnę o tobie. A co ty odpowiesz Bogu? Powiesz mu, że zawsze o nim pamiętasz?